Ta prezentacja pokazała, że fakt, że niektóre rzeczy dzięki internetowi dzieją się szybko, bezpłatnie, otwiera nowe możliwości, aby pewne działania obywatelskie przeprowadzać. Wydaje się, że bez tych mediów społecznościowych niektóre z inicjatyw nie miałyby w ogóle szansy na realizację, a wiele zostało znacznie skuteczniej, sprawniej przeprowadzone dzięki temu, że dzięki internetowi interakcja między uczestnikami była, można powiedzieć, błyskawiczna. A podkreślał Pan, że nie jest problemem technologia i technika, tylko ja wyczułem trochę wola polityczna co do kierunku, w którym wszystko ma, elektroniczna inicjatywa ustawodawcza ma zmierzać. Czy może Pan to jakoś skomentować? Czy to jest szerszy temat, bo my tu w Ministerstwie Administracji dokonujemy również oceny efektów wdrożenia projektów informatycznych, które odbywały się w ubiegłej perspektywie finansowej. Wszędzie tam, gdzie pojawiały się jakieś problemy, to nie były problemy informatyczne. To były problemy związane z tym, że właśnie czasami zabrakło odpowiednio przygotowanej podstawy prawnej, czasami organizacyjnie niektóre urzędy nie dawały sobie rady z wdrożeniem systemu. Wydaje się, że znikomy procent problemów wynikał z kwestii technologii informatycznej. Wydaje się, że ta technologia już jest na tyle dojrzała i firmy polskie są na tyle dojrzałe, że te kwestie informatyczne nie są problemem dzisiaj. A wolę polityczną, jak Pan ocenia, czy ona jest ze strony polityków, żeby to robić? Wydaje się, że tak, no bo korzyści, jakie daje wprowadzenie właśnie mechanizmów cyfrowych, są dla wszystkich oczywiste. Z jednej strony właśnie dostępność, przejrzystość, z drugiej strony szybkość działania. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że tak jak Pan mówił, idea to jest jedno, natomiast wdrożenie, zapewnienie zasobów, środków, to jest osobny duży problem, który czasami stoi na przeszkodzie. Nie możemy jakby bez żadnych ograniczeń budować kolejnych systemów informatycznych, gdyż potrzebujemy ludzi, którzy później będą te systemy obsługiwali, potrzebujemy środków na utrzymanie. I to trzeba zawsze brać pod uwagę, czy nawet bardzo ciekawe rozwiązanie informatyczne wnosi tyle korzyści, że jest uzasadnione właśnie inwestowanie w ten mechanizm. Bardzo dziękuję za wypowiedź.